Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić Pure Farming Simulator 2018. A dokładnie to jest Pure Farming 2018. Nie nagrywałem wcześniej, ponieważ nie miałem zbytnio czasu. Sami zresztą chyba wiecie, jak to wygląda. Praca, dom, przychodziłem z pracy zmęczony, kładłem się spać. Dziś akurat postanowiłem sobie nagrać. Dzisiejszy odcineczek, ponieważ jest to nowa gra, jak dla mnie, pierwszy raz w nią gram. Pewnie już nie jeden z Was słyszał o niej. Ja również słyszałem, ale jeszcze nie miałem okazji grać, a teraz już właśnie sobie w nią gram. W dzisiejszym odcinku zasiejemy sobie pola. Mam na razie dwa dostępne pola. W sumie... Dobra, zatrudnimy sobie pracownika. Będzie to dla mnie wygodniejsze, ponieważ ja za ten czas mogę sobie robić dużo innych rzeczy. Zobaczmy, jak to wygląda. Moja szklarnia. Moja szklarnia jest w 37% nawodniona, nawieziona jest w 55% i mam 88 wzrostu. Aktualnie sieję zasianą mam kapustę. Na razie sobie zasiewam kapustę, bo nie wiem jak z ceną. Przepraszam Was. Tutaj miałem wejść. Kapusta, ekonomia farmy. Kurczę. Koszt 1 000 000. Przychód 4000 ino. Nie, przepraszam, 468 000. Dobra. Mam jeszcze w zanadrzu coś takiego jak... chwilka, zaraz Wam pokażę. Tylko sobie napełnię zbiornik wodą, aby nawodnienie miały moja kapustka, żeby miała sobie nawodnione to ładnie. Chwilka. O! Posiadam również coś takiego jak sad. Jest, szczerze mówiąc, ta praca jest, nie jest aż tak trudna, jeśli chodzi o sad. Po prostu powiem Wam, że ja to tylko nawożę, a reszta robi po prostu czas. Po 3 dniach mam już gotowe jabłka do sprzedaży. Teraz sobie nawieziemy te pole, aby mi tu jabłka sobie rosły. Niech sobie na spokojnie rosną, ja może za ten czas mi się uda zarobić trochę kasy na innych plonach i na sprzedaży jajek. Jak mi się to uda, to wtedy kupię sobie jakąś ciężarówkę, dzięki której będę mógł zawozić te jabłka do skupu. No szczerze mówiąc, mam tą farmę na razie skromną, ponieważ zbieram na resztę rzeczy, na rozbudowę.
myślałem, żeby zająć się krowami, bo szczerze mówiąc, jeśli chodzi o krowy, to jest to naprawdę prosta rzecz, tylko że trzeba po prostu wywozić ten obornik i płynny, i nie wiem jak to nazwać, sypki. Dwa rodzaje obornika są po prostu, które będę musiał wywozić na bieżąco. Opuszczamy sobie ten sad i powrócimy na plac, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Pracownik mi tam sieje. Myślę, że mi to zasieje normalnie. Jeśli chodzi o tą grę, no to jeśli chodzi o tą grę i o pracowników, to oni akurat tutaj są tak, to jest tak zrobione, że nie ma takiej możliwości, że jakikolwiek pracownik mi coś ominie. Jedynie może się gdzieś tam przyblokować, a wyskoczy mi komunikat, że pracownik nie może pracować na tym polu, ponieważ jest jakaś tego tam przyczyna, nie przeczytałem dokładnie tego, o co chodzi. Najlepsze w tym, w tej pure farmingu jest to, że przepraszam, że można sobie, chwilka, to nie tu, że można sobie po prostu podróżować. Tu mam pola, stan średni, dobra. Chwilka, bo nie wiem, gdzie się... O, tu są. Podróże. Można sobie podróżować do Włoch, do Kolumbii, do Japonii. I nowa mapa, Niemcy. Było to po prostu w aktualizacji... Nie, to nie było w aktualizacji, tylko to było po prostu jako dodatek, o. Tu mamy przyspieszenie czasu. Przykładowo przyspieszymy sobie czas o jeden dzień. No i udamy się teraz pod moją piękną szklarnię, pod którą znajdują się skrzynki ze sałatą. Załadujemy sobie ją. No, szybko znika. Teraz udamy się pod kurnik. Chwilka. Tak. Udaliśmy się pod kurnik. Są tu są już tu jajka popakowane w paczki, które po prostu musimy załadować na auto. Więc no, pure farming, jeśli chodzi o samą grafikę i w ogóle. No, szczerze mówiąc, no fajnie to wygląda wszystko, tak? Graficznie jest fajnie. I najlepsze jest to, że twórcy tej gry dostali licencję na samochód marki Mitsubishi, a dokładnie Mitsubishi. Jest to w tej grze no, naprawdę fajna, fajna opcja. Fajnie co zrobili. Jest tu ogólnie wszystko takie naprawdę rzeczywiste. Graficznie to wszystko fajnie wygląda. Co mogę powiedzieć o... ogólnie o otoczeniu. Te góry takie rozmazane. To naprawdę jest, no, że tak powiem, mega, mega rzecz. Jeśli chodzi o chmury, no to te chmury, to jedynie mi się to trochę tak nie podoba, no ale tak reszta jest naprawdę mega fajnie zrobiona. Pewnie nie dostanę za jajka za wiele. No prawie 1000 za jajka, słabiutko. Także powiem wam, że jeśli chodzi o samego pure farminga,
No to jest naprawdę mega zrobione. Czekam tylko jeszcze na aktualizację, bo po aktualizacji prawdopodobnie będę mógł hodować kozy. Nie wiem, jak to jest naprawdę z tymi kozami, ale mi się wydaje właśnie, że po tej aktualizacji, bo patrząc na inne filmiki, to że tak powiem, wszyscy mówili, że po aktualizacji pojawią się nam kozy, hodowla kóz. Kozy dają nam mleko. Także nie ma najmniejszego problemu. Ja sobie jeszcze chwilkę poczekam. Przepraszam. Myślę, że za jakiś czas ta aktualizacja wejdzie. Bo na PC ta aktualizacja pojawiają się szybciej. Bądź można ją nawet samemu zrobić, no ale na konsoli to tak właśnie nie działa. Niestety. Dobre też to jest to, że po zatrudnieniu pracownika on nam pobiera pieniądze, ale dostajemy zwrot takiej jakby kaucji, czyli nam tych pieniędzy całych nie zabiera, tak? Jest też mega jedna jeszcze rzecz. Możliwość latania dronem. Jest to naprawdę mega, mega opcja. Widzimy sobie wszystko z góry, co i jak. Na przykład stan kurnika. Jak tam kury w ogóle. Jajek po 0%, naprawdę. Tu mogę sobie rozbudować chlewnia. Też jest fajna opcja. Tu mamy obornik. Oborę, przepraszam, obora. Tutaj jest silos na mleko. Są moje silosy, aktualnie mam 3% jęczmienia tylko. No i latamy sobie po prostu po calusieńkiej mapie. A, jeszcze jedna jest fajna opcja. Przykładowo tutaj. Tu mamy szczerze zasiew, kultywacja, orka, no wszystko po 100%, nie musimy gdzieś tam włazić na te pola. Jakbyście my chcieli sobie polatać tym dronem, no to widzimy, w jakim stanie mamy pola. Na przykład nawożenie 16%, nawodnienie mamy po 0%, opryskiwanie. Tego szczerze nie robię, ponieważ nie wiem, czy to w ogóle wzmocni plony nam. Nie wiem, mogę sprawdzić najwyżej w następnym odcinku. Wam powiem, czy po prostu wzmocniło mi to plony, czy nie. Czy w ogóle jestem. Kończy nam się nawóz na szklarni, bo jest tylko tego 40%, nie jest wiele, ale spokojnie. Tu mamy skład ziemniaków. Są niekiedy właśnie pojawiają się błędy w tej grze, gdy na przykład zaparkuję sobie traktor pod wiatą, po zapisaniu gry, gdy ją wczytam, to traktor na przykład jest przestawiony, czy tam cokolwiek jest z nim zrobione. Nie wiem, dlaczego ten błąd się pojawia właściwie. Może to po prostu jest błąd twórców gry. Nie wiem, albo po prostu tak się dzieje u mnie, albo... No ale to tam mniejsza z tym, tak szczerze mówiąc. Dobra, ja sobie wyląduję tym dronem. Wyląduję sobie tym dronem. Szczerze, jedno pole mam zasiane. Bodajże tam jest jęczmień zasiany. Tak, dobrze gadam, jęczmień. Drugie pole też zasiewam już też powoli jęczmieniem.
Następne pole zasiewam już też jęczmieniem, no i no jak na razie to tylko tyle z mojej strony by było. W następnym odcinku właśnie będę zajmował się dalej moją gospodarką. Będę ją próbował rozwinąć, jeśli chodzi finansowo. Bo zresztą, przepraszam Was jeszcze raz, zawsze mylę włączenie z tableta z opcją na padzie. Tym się nie przejmujcie. To nie jest to. O, tu jest to. Dobrze gadam, ekonomia farmy. Finansowo samych kosztów, same koszty mnie wyniosły 1 438 000, ale przychodu mam no strasznie mało, szczerze mówiąc. Mam tylko 4701. Nie, przepraszam. Milionów tysięcy. No szczerze, przepraszam Was, ale no, jeśli chodzi o matematykę, to serio. Jest to naprawdę u mnie porażka. Ale przychód miesięczny z owoców mam 90 tysięcy, przychód miesięczny z warzyw mam 18 tysięcy. Zboża jeszcze nie sprzedawałem. Nie wiem, o co chodzi z tą rentownością dzienną, minus 1900 ponad. Dokładnie. $1908 dokładnie. Nie wiem, rentowność tygodniowa. Aha, czyli coś takiego. No i tak dalej, tak dalej. O. O kurcze. Na dobę. 20 160. Przychodu kurde mam szczerze. Planowany zysk miesięcznie 67 200, tygodniowo 15 000, dziennie 2240. Więc powiem szczerze wam, że naprawdę opłaca się stawiać solary słoneczne i wiatraki, ponieważ jest przychód z tego naprawdę wielki, mega duży. I w tym momencie zastanawiam się, czy nie, kurczę, znowu Was przepraszam, naprawdę myli mi się to strasznie. W tym momencie zastanawiam się, nie wiem, czy by czasami sobie nie postawić wiatraków z dwóch, trzech. Jeden wiatrak bodajże kosztuje 10 tysięcy, ale ja sobie podlecę dronem, bo jest to najszybszy jak na razie transport w tej grze. Chociaż samochód no też znacznie szybszy jest, ale nie na tyle szybszy, żeby się tam dostać w miarę możliwości szybko. Nie, szczerze wam powiem, 4500 kosztuje wybudowanie jednej elektrowni wiatrowej. Postawię sobie tego może 4-5. Jest naprawdę no, mega opcja, że właśnie idzie z drona stawiać. Nie trzeba lądować nigdzie tutaj stawać samochodem i tak dalej. Nie trzeba podjeżdżać pod każdą elektrownię wiatrową. Szczerze wam powiem, postawię je wszystkie. Fakt faktem będę miał... oj... Aha, bo postawił mi się wiatrak i mnie szczerze odrzuciło troszkę do tyłu. Szczerze mówiąc, wszystkie te elektrownie wiatrowe postawię. Bo mogę na tym mega dużo zyskać.
A, już mi nie starczy, szczerze mówiąc. Dobra, wylądujemy sobie dronem. Miał wylądować, dobra. Wylądujemy sobie dronem. I patrzcie, jak to wszystko mega fajnie wygląda. Jestem z tej gry bardzo zadowolony. Chociaż faktem są niedogodności, ale nie mam większych zastrzeżeń. Oprócz tego, że po zapisaniu gry i po ponownym wczytaniu maszyny się przestawiają gdzieś tam same. Jakoś krzywo stoją, bądź nie wiem, gdzieś są całkiem w innym miejscu. Dobra, ja w takim bądź razie... W takim bądź razie nagram sobie następny filmik za parę dni. Szczerze nie powiem wam dokładnie, ale teraz mam za niedługo urlop, więc postaram się w następnych tygodniu nagrać filmik. Co i jak robię, gdzie robię i do czego co służy. A teraz z wami się pożegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się ciepło.